Festiwal wyczytanej książki. 3 dni pełne niezwykłych wydarzeń, zabawy i radości. Spotkania autorskie, zajęcia plastyczne, przedstawienia, happeningi, gry i koncerty. To wszystko czekało na uczestników festiwalu. W efekcie były to 3 dni, podczas których setki wyczytanych już książek otrzymało nowe życie. Oto skrót wydarzeń Festiwalu Wyczytanej Książki w Rzeszowie. Kiedy stajemy się czytelnikami, to znaczy co do swojej istoty. Spotkanie autorskie dla dorosłych z profesorem Ryszardem Koziołkiem, literaturoznawcą, historykiem literatury, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Książki niedoczytania, czyli warsztaty kreatywnego recyklingu, poprowadzili studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, Agnieszka Ciura oraz Eliasz Dyrow. Książki wyczytane i stare gazety stały się tworzywem dla sztuki użytkowej i dekoracyjnej. Niezwykle sympatyczne były międzypokoleniowe spotkania Poczytaj mi babciu, poczytaj mi dziadku. Odbyły się one w 3 rzeszowskich bibliotekach. Tu gościmy w filii na ulicy Podchorąży. Murarz domy buduje, krawiec szyje ubrania. Ale gdzież by co uszył, gdyby nie miał mieszkania? A i murarz by przecie na roboty nie ruszył, gdyby mu krawiec spodni i fartucha nie uszył. Piekarz musi mieć buty, więc do szewca iść trzeba. No, a gdyby nie piekarz, to by szewc nie miał chleba. Tak dla wspólnej korzyści i dla dobra wspólnego wszyscy muszą pracować, mój maleńki kolego. Brawo, brawo. Kochajmy bajki, dzieci dorośli. Czytajmy je. Od wiosny do wiosny, w każdej wolnej chwili też czytajmy, całą prawdę z nim wyciągajmy. Moja literacka opinia, czyli warsztaty krytyki literackiej, które poprowadził Jan Wolski z Uniwersytetu Rzeszowskiego. O tym, jak trudną sztuką jest napisanie dobrej recenzji, przekonali się studenci i młodzi pisarze z Podkarpacia. O swoich książkach, miłości do Włoch oraz jak połączyć naukę z zabawą opowiadał Jarosław Mikołajewski, pisarz, poeta, tłumacz, autor książek dla dzieci. Dla miłośników czytania kryminałów ciekawe było spotkanie z Kają Malanowską, autorką Mgły, książki, która otrzymała wiele znakomitych recenzji. Uczestnicy spotkania mogli porozmawiać z pisarką o tym, jak trudno jest stworzyć kryminał, który jest kompletny, inteligentny i zaskakujący. Bajki na dobranoc były kolejnym punktem festiwalu. Tu pchła szachrajka w wykonaniu aktorów teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Anny Demczuk i Roberta Chodura. Że na jej weselu byłem i szklankami wino piłem. Miała dzieci, 5000. Albo może jeszcze więcej. Mało dziś jest takich domków, gdzie nie byłoby potomków owej słynnej pchły szachrajki.
ale to już koniec bajki. W sobotnie przedpołudnie zaprzyjaźnione z naszą biblioteką dzieci ze swoimi rodzicami obdarowywały Rzeszowian wyczytanymi książkami. Bajki, wierszyki i opowiadania pozyskano podczas zbiórek w szkołach i przedszkolach. Dzięki temu trafiły one do nowych właścicieli. Gry i zabawy, spotkania autorskie i koncert muzyczny, kiermasz książek, bajka na dobranoc, a na koniec wspólne układanie twarzy z książek. To były wydarzenia sobotniego popołudnia. Książka za złotówkę? Proszę bardzo, tylko podczas kiermaszu Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Przebiegająca w zakamarkach biblioteki literacka gra przygodowa cieszyła się ogromną popularnością. Spotkanie autorskie z Anną Janko było pretekstem do zapoznania się z jej twórczością, inspiracjami oraz książkami, które znajdują stałe miejsce w biblioteczce autorki. Recital niepoważny w wykonaniu Aleksandra Berkowicza. Tak każdy powiedział, co wiedział, i myśląc jeszcze o lepszym sposobie, zasnął sobie. Happening twarz książki. Ponad 2000 książek. Światło, cień oraz praca kilku osób. To wszystko złożyło się na powstanie tego niezwykłego dzieła. Jego autorem był Eliasz Dyrow, artysta plastyk, student Uniwersytetu Rzeszowskiego. Organizatorem festiwalu wyczytanej książki była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie w ramach programu Partnerstwo dla Książki, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa podkarpackiego i prezydent miasta Rzeszowa.